Dzień dobry. Dzień dobry. Anna Dobrowolska jest moim i Państwa, i Waszym gościem. Anna Dobrowolska, historyczka, absolwentka historii Uniwersytetu Warszawskiego, a obecnie na Uniwersytecie Oksfordzkim, przed po doktoracie. Przed, niestety. Przed doktoratem. Tym większe brawa i uznania teraz publiczność szaleje w związku z wydaniem książki, bo to jest pretekst do naszej rozmowy. Książka się ukazała w serii historycznej krytyki politycznej, wydawnictwa Krytyka Polityczna i nazywa się Zawodowa Dziewczyny, Prostytucja i Praca Seksualna w PRL. I jest, jeśli mogę sobie pozwolić na takie określenie, taką próbą nowego spojrzenia na zjawisko prostytucji. Nieprzypadkowo też mówię zjawisko prostytucji, bo to nie jest książka o prostytucji, tylko to jest bardziej książka o zjawisku, o dyskursie. No i to jest oczywiście takie pytanie, na które już odpowiadałaś miliard razy, ale ja muszę ci je zadać. Jak do tego doszło, że się zajęłaś tym tematem? Tak, no to na pewno tutaj warto powiedzieć, podziękować mojemu promotorowi na Uniwersytecie Warszawskim, profesorowi Marcinowi Zarembie, który, kiedy przyszłam do niego z pomysłem na pracę licencjacką o historii kobiet, bardzo jakby taka zainteresowana pisaniem o historii kobiet, historii gender, i chciałam pisać o kobietach w Solidarności. To wtedy był taki temat, którym się zaczynały interesować media. A on mi powiedział, że po co pisać o kobietach w Solidarności, nimi się wszyscy interesują i wszyscy coś wiedzą na ten temat, a może warto zająć się kobietami, o których nikt nie pisze i nikt się nie interesuje. I wskazał mi źródła, od których zaczęłam pracę i na początku myślałam, że to będzie tylko praca licencjacka. Natomiast im głębiej wchodziłam w te dokumenty milicyjne, na których zaczęłam pracę, tym bardziej sobie zdawałam sprawę, że to nie jest tak, że istniała jakaś jedna definicja usług seksualnych, czy istniała jakaś jedna definicja tego, co to jest prostytucja, tylko że to był bardzo ciekawy obszar negocjacji, takich przemian w postrzeganiu w ogóle tego, czym jest seksualność i czym są usługi seksualne, jaka zaszła w ramach dyskursu milicyjnego. I zaczęłam się zastanawiać nad tym, czy to jest tylko tak, że milicjanci się nad tym zastanawiali, czy to jest też tak, że to odbija jakieś w ogóle szersze zmiany społeczne i jakąś przemianę, która się w PRL dokonała, jeżeli chodzi o mówienie o seksualności i postrzeganie tego obszaru życia. No i zaczęłam w ogóle drążyć głębiej temat seksualności, historii seksualności. Jakbym teraz miała określić swoją tożsamość naukową, to bym powiedziała, że jestem historyczką seksualności właśnie, bo jest ona dla mnie narzędziem do patrzenia na różne zjawiska, zarówno na polityczne, zjawiska społeczne, jak i historię kobiet, właśnie przez pryzmat tej sfery życia, jaką jest seksualność. I też mam nadzieję, że to widać w książce o usługach seksualnych, którą właśnie opublikowałam, że one też, że to nie interesują mnie usługi seksualne same w sobie i odkrywanie, tak jak cytując Krzysztofa Teodora Teplica, jak to się panie prostytuują, tylko raczej interesuje mnie to, co to znaczy dla społeczeństwa i dlaczego mówi się o seksualności, dlaczego mówi się o prostytucji, w jakich dyskusjach polityczno-społecznych te argumenty padają i do czego są wykorzystywane. I jak to się mieści w jakimś takim szerszym obrazie tego, czym jest społeczeństwo, jak wygląda społeczeństwo Polski Ludowej. To jest tak oczywiście, że o tej seksualności my wiemy, że są badacze, którzy się tym zajmują, badacze i badaczki, i jest na ten temat już spora literatura.
Ale bądźmy ze sobą szczerzy, to nie jest zjawisko zgłębione i dobrze pisane na polskim gruncie. I jako historyczka seksualności, no tutaj dopiero tak naprawdę organizujesz jakąś przestrzeń, czy dokładasz się do organizowania jakiejś przestrzeni. Mówiłaś o źródłach, które, o tych źródłach też milicyjnych, ale też o źródłach, które podpowiedział ci profesor Zaremba. Ja mam takie dwa pytania a propos tego wszystkiego. To znaczy po pierwsze, no takie pytanie fundamentalne, jak badać seksualność w takiej perspektywie historycznej, bo i tutaj muszę zdradzić tym, które nie czytali książki, to jest opowieść rozciągnięta w zasadzie na ten PRL, taki powszechnie traktowany między 45 a 89 rokiem, ale nie tylko, to nie jest, to są dosyć takie płynne granice, dlatego że w gruncie rzeczy piszesz też w tych pierwszych latach o tym, jak w dyskursie nawiązywano w zasadzie do dwudziestolecia, a później rozciągasz ten PRL po 89 roku, po transformacji, to też daje jakiś taki ciekawy kontekst. Czyli tutaj już się rozkrusza taka rama historyczna, ale przypuszczam, że problemów było więcej. To może od tego pierwszego pytania, jakby tak można sproblematyzować, to jak badać seksualność właśnie, kiedy jesteś historyczką? Tak, no myślę, że to jest trudne pytanie i jakby brak odpowiedzi na nie jest troszeczkę przyczyną, dla której ten obszar badań historycznych jest cały czas mało zgłębiony, a nawet jeżeli jest zgłębiany, to jest bardzo rzadko zgłębiany przez historyków. To jest jakby ciekawy element tego zjawiska, to znaczy, że w Polsce szczególnie historią seksualności zajmują się osoby z wykształceniem kulturoznawczym, z wykształceniem socjologicznym, antropologicznym, a nie z wykształceniem historycznym. I myślę, że to ma bardzo dużo wspólnego z tym, że badanie historii seksualności wymaga wykorzystania zupełnie innych narzędzi niż tego, których my jesteśmy jako historycy, historyczki przygotowywani do wykorzystywania. I no tak, no i jeżeli mogę tutaj nawiązać do duchowego ojca tej dyscypliny, chociaż nie bez jakby problemów z tym związanych, to znaczy Michela Foucault, autora książki Historia seksualności, która trochę dała nazwę, tak, samej koncepcji badania tego obszaru życia społecznego, no to badanie historii seksualności jest trochę badaniem nie samej seksualności, tak? Nie tego, w jaki sposób ludzie przeżywają swoją seksualność, tylko raczej w jaki sposób ta seksualność jest konstruowana w społecznej, w przestrzeni społecznej, tak? W jaki sposób jest konstruowana w dyskursach, no to co Foucault interesowało, to przede wszystkim dyskursy instytucjonalne, tak? To jakieś takie struktury opresji, ograniczania seksualności, definiowania jej w jakichś takich określonych ramach. I myślę, że właśnie dlatego takie, jakby to jest trudne z perspektywy historycznej i nowe, tak, dla nas jako historyków, historyczek, że jednak ta klasyczna metoda analizy historycznej jest bardzo silnie oparta na przekonaniu o istnieniu jakiejś obiektywnej rzeczywistości, którą my poznajemy przez źródła historyczne, rzeczywistości, którą można zmierzyć za pomocą dat, faktów, liczb, a to jest dużo bardziej płynne, tak? I odbywa się w jakimś właśnie w sferze języka, w sferze performance'u, jakichś praktyk, tak, o których się opowiada, ale i w związku z tym raczej narzędzia, których trzeba stosować, to są narzędzia właśnie antropologiczne, socjologiczne, językoznawcze. Więc myślę, że dla mnie to jest dlatego też takie ciekawe, bo trochę łączy moje dwie tożsamości metodologiczne, czyli właśnie historyczną i socjologiczną. Ja studiowałam też socjologię na Uniwersytecie Warszawskim i pozwala mi jakby łączyć te metody, troszeczkę takim tworzyć taki patchwork metodologiczny do odkrywania, tak, tych dyskursów. Taką ważną, piekielnie ważną sprawą, no, są źródła, no, to o czym powiedziałaś. To nie jest też tak, że twoja książka bazuje na źródłach,
te źródła, powiedzmy, są niebezpieczne same w sobie, to znaczy, kiedy na przykład mówimy o milicyjnych źródłach, prawda, niebezpiecznych, i ty robisz to oczywiście, co robić należy, czyli przeprowadzasz krytykę źródeł, przyglądasz się im bardzo sceptycznie, rozpisując je w kontekstach różnych rozmaitych dyskursów, też wnosząc współczesną perspektywę czy wiedzę, i równocześnie dążysz do czegoś takiego, co można by określić odzyskiwaniem podmiotowości i sprawczości. Co jest samo w sobie rewolucyjne, bo no i właśnie tu jest takie też pytanie w zasadzie już trochę historyczne, dlatego że my chcemy mieć pewien na pewną fantazję na temat prostytucji, wydaje mi się, bardziej nas interesuje ta fantazja niż prostytucja sama w sobie. I teraz pytanie właśnie źródła, czy tobie się udało, bo w pewnym sensie udało, bo mamy wymieńmy ich imiona, Krystyna, Bolesława, Halina, Dziunia, Janeta. To są dziewczyny, które otwierają każdy z rozdziałów. Rozdział opisuje pewną podepokę u ciebie i w pewnym sensie cytując je, dosłownie odzyskujesz ich głos, ale mówię w pewnym sensie, bo te źródła też mają swoje ograniczenia, to są często zapożyczenia, to nie są bezpośrednie ich głosy. A więc pytanie o źródła, jakie tutaj niebezpieczeństwa są w tych źródłach? To jest bardzo dla mnie ważna kwestia i nawet taka anegdotka, jak pierwszy raz prezentowałam, chyba jeszcze to była praca licencjacka, jeszcze zanim zaczęłam pracować tak naprawdę nad tą pracą magisterską, jak pierwszy raz to prezentowałam, to spędziłam, referat miał 40 minut, z czego ja 30 minut spędziłam wprowadzając jakby metodologiczne ramy tego, w jaki sposób ten język tych milicyjnych źródeł trzeba rozpakowywać, jakie są jego ograniczenia, gdzie jest ta krytyka. I 10 minut tylko miałam czasu na analizę i potem wszyscy byli tak pod wrażeniem, że... No właśnie, tej takiej refleksji nad źródłem jako takim, bo mi się wydaje, że bardzo często historycy, mimo że nas się uczy, że krytyka źródła jest najważniejszym elementem naszej formacji metodologicznej, to jednocześnie trochę te źródła mamy tendencję traktować jako prawdę objawioną. Tak, i bardzo często wpadamy w pułapki, które te źródła zastawiają. Tak? A szczególnie już w takich sytuacjach, jakby w temacie usług seksualnych, kiedy te źródła funkcjonują w bardzo podobnym do naszego jakby paradygmacie postrzegania usług seksualnych. Tak? Znaczy, że jakby nie ma co się oszukiwać, współcześnie praca seksualna w Polsce dalej jest stygmatyzowana, tak? Jest jakby obiektem ogromnej społecznej stygmatyzacji, traktowana jako rodzaj patologii, problemu społecznego, z którym trzeba sobie poradzić. No i pod tym względem te źródła wcale nie mówią czegoś znacząco innego, tak? Ten język jest dosyć stały, więc bardzo łatwo jest potraktować go jako przezroczysty, tak? Jeżeli pasuje do tego, w jaki sposób współcześnie się mówi o zjawisku. A mi zależało na tym, żeby pokazać właśnie, że to nasze przekonanie jest ukształtowane przez ten język i w jaki sposób ten dyskurs konstruuje nasze przekonanie o pracy seksualnej jako społecznej patologii jakimi metodami ten obraz patologiczny jest konstruowany. Więc to było dla mnie niesamowicie ważne na samym początku i pewnie czasem to może być, szczególnie dla czytelnika, który nie jest historykiem, to może być uciążliwe, to ciągłe rozpakowywanie tych źródeł i ich krytyczne analizowanie. Ale myślę, że to jest ważne ćwiczenie samo w sobie i że też, że warto też jakby nie tylko historycznie, ale też współcześnie jakby patrzeć na to, w jaki sposób język, którego używamy, wpływa na naszą interpretację zjawisk i że pojęcia, które czasem wydają się neutralne, tak naprawdę niosą ze sobą pewną ocenę moralną różnych zjawisk i warto to mieć z tyłu głowy. Natomiast jeżeli chodzi o głosy kobiet świadczących usługi seksualne,
To było dla mnie niesamowicie ważne. Jak zaczynałam pracę nad tą książką i przepisywałam trochę swoją pracę magisterską, tak, na potrzeby wydania tego do, no właśnie do szerszej publiczności, jakiegoś czytelnika też, który nie jest ekspertem od historii PRL, to bardzo mi zależało na tym, żeby skonfrontować to, co mówią te źródła, które są, byśmy powiedzieli, jakimś głosem instytucji, głosem ekspertów, osób, które mają władzę ogólnie, głosem z góry, tak? I które interpretują to zjawisko w określony sposób, żeby skonfrontować ten głos władzy z głosem osób opresjonowanych, tak? Z głosem osób, które są przez tę władzę kontrolowane, definiowane, wpychane w określoną rolę. I pierwszą moją odpowiedzią na to, ten problem był oczywiście wykorzystanie historii mówionej, ale potem zdałam sobie sprawę, że to byłoby po pierwsze niezwykle trudne, by dotarcie do kobiet świadczących usługi seksualne dla każdej dekady PRL, którą opisuję, jakby jakiejś takiej reprezentatywności tego głosu, znalezienie, a po drugie, że byłoby to też bardzo etycznie wymagające, tak? Znaczy, żeby wywiady z osobami mającymi doświadczenie pracy seksualnej wymagałyby ode mnie dużego przygotowania metodologicznego, dotyczącego pracy jakby z takimi tematami społecznie stygmatyzowanymi i po prostu wykierowałoby tę książkę w zupełnie inne tory, a to, na czym zależało mi w tym poszukiwaniu głosów osób pracujących seksualnie, to raczej na skonfrontowaniu ich z tymi dyskursami dominującymi i skonfrontowaniu sposobów, w jaki mówią o usługach seksualnych osoby, które mają władzę, milicjanci, eksperci, badacze, a skonfrontowaniu tego z tymi osobami, które oni badają, tak? Wobec których wywierają tę władzę, tak? Performują swoją władzę. No i w tym jakby założeniu wydawało mi się, że słusznie, że sensowne jest wyciągnięcie, jakby nie szukanie tych głosów gdzieś indziej, tak, tworzenie nowego typu źródła, tylko raczej wyciągnięcie z tych źródeł, które już mam, tych głosów, które tam są. I okazało się, że one tam są, co było dla mnie dosyć dużym zaskoczeniem, przyznam szczerze. Na początku myślałam, jak jeszcze pisałam nawet pracę magisterską, to wydawało mi się, że tak naprawdę nie ma tych głosów osób pracujących seksualnie, a potem zaczęłam się przyglądać rzeczywiście i okazało się, że jeżeli zdejmiemy to opakowanie, które jest nałożone, tak, na przykład na badania socjologiczne, czyli cały aparat naukowy, który socjologowie, kryminolodzy piszący o zjawisku prostytucji, tak jak oni o tym pisali, nakładają, jak zdejmiemy ten aparat, no to nagle się okazuje, że tam jest rzeczywiście ta opowieść i może warto ją potraktować jako opowieść samą w sobie, znaczy nie jako ilustrację pewnych zjawisk, które ci autorzy chcą, żebyśmy wyczytali, tylko raczej jako opowieść samą w sobie. Tak samo w kontekście pierwszego rozdziału, gdzie cytuję dokumenty z przesłuchania, protokół z przesłuchania na posterunku Milicji Obywatelskiej, no to też zamiast cytować cały protokół przesłuchania, jakby te wszystkie jakby interpretacje milicjantów, cały ten aparat, który się tworzy wokół przesłuchania, to jakby biorę tylko relacje Krystyny, w której ona opowiada o swoim życiu. I staram się spojrzeć na to, w jaki sposób ta relacja zmienia nasze spojrzenie na ten dokument, jakim jest milicyjny raport z przesłuchania. I myślę, że to jakby jasne, że pewnie można to zaatakować, ten rodzaj argumentacji, który potem z tego wywodzę, ale myślę, że wartość, która jest w tej strategii, to jest właśnie zauważenie, że te głosy osób pracujących seksualnie są w źródłach, że one rzeczywiście mogą mówić własnym głosem na temat swojego doświadczenia i naszą rolą jako historyków jest trochę właśnie krytyczne potraktowanie tych eksperckich dyskursów i powiedzenie sprawdzam, tak? Wyjęcie tych
biografii, które oni analizują i potraktowanie ich jako źródła wartościowego samo w sobie. Jest takie zdanie w tej twojej książce, kiedy piszesz o tekstach publicystycznych, które też się przewijają, które jest dosyć znamienne, wydaje mi się, też może coś sygnalizować, które brzmi teraz trochę z pamięci, więc przepraszam za potencjalną żenadę, którą zaprezentuję, ale im bardziej ktoś jest dalej od życia, od kwestii takich osobistych, tym bardziej patologizuje zjawisko prostytucji. Co jest pewnego rodzaju, no właśnie mówię, co może być sygnalne, ale trochę też a propos tego właśnie cytatu, ale a propos tego, co mówiłaś, to znaczy moim zdaniem ty dobrze dla badań, ale źle dla siebie, trochę komplikujesz sobie rzeczywistość, bo teraz się okazuje, że źródła, jeśli dobrze to odczytuję, interpretuję, co mówisz i co napisałaś, że te źródła, które byśmy skłonni byli traktować jako przejaw jakiegoś czystego dyskursu, wcale nie są czystym dyskursem, bo tam wnikają różne takie przejawy, różne głosy, różne też właśnie trochę też domysły na temat, no właśnie domysłu o podmiotowości, powiedzmy, nie? To znaczy one odzwierciedlają to właśnie to bycie blisko życia. I problem też jest w drugą stronę, co zresztą wychodzi właśnie w tych głosach, to znaczy bardzo często, no to już i tak wiemy, że to są zapośredniczone głosy, ale nawet w tych zapośredniczonych głosach, jednak osobistych, tam często prześwitują jakieś elementy dyskursu albo elementy jakiejś gry, którą się prowadzi z tą władzą czy z tym silniejszym. Ty to oczywiście bardzo komentujesz. To kompletnie niczego nie ułatwia. Tak, ale myślę, że nie jest rolą historyka, historyczki ułatwiać. Myślę, że naszą rolą jest komplikowanie. To znaczy pokazywanie, jak wiele rzeczy się składa na rzeczywistość społeczną i jak różne sytuacje, wydawałoby się pozornie oczywiste, mogą być interpretowane zupełnie różnie z perspektywy różnych aktorów. I że też jakby binarne opozycje, to już na poziomie jakby chociażby płci biologicznej, płci kulturowej, jakby jest demontowane. Ale też binarna opozycja między dyskursem a doświadczeniem też nie pokazuje wszystkiego, tak? No bo jak słusznie wskazałeś, to nie jest tak, że te opowieści osób pracujących seksualnie są zupełnie wyrwane z tego patologizującego dyskursu, w którym one zostały wychowane, w którym funkcjonują, w którym są obiektami jakiejś kontroli, tak? To znaczy one są świadome tego, że prostytucja jest stygmatyzowana społecznie. Często jakby internalizują dużą część tych dyskursów, tak? No właśnie. Więc też myślę, że jestem bardzo daleka od czytania tych opowieści i weryfikowania, czy to jest prawda, co one napisały, powiedziały. Tylko raczej dla mnie to jest taka metoda dodatkowego powiedzenia sprawdzam wobec tego dominującego dyskursu, tak? I raczej pokazania, że są też szczeliny, przez które można obserwować inne spojrzenie i dać głos innego rodzaju doświadczeniom, ale wiadomo, że wszyscy jesteśmy troszeczkę niewolnikami dyskursów, w których się wychowujemy i które nas otaczają i że bardzo trudno jest zupełnie abstrahować od języka, którym jakby społecznie opowiada się o prostytucji chociażby, tak, w tamtym okresie. Więc ja nie oczekuję od moich bohaterek, uważam, że to byłoby bardzo ahistoryczne oczekiwanie od nich, że zaczną mówić o sobie, że są pracownicami seksualnymi, skoro takie słowo po prostu nie funkcjonuje w tym okresie. Natomiast staram się dostrzegać momenty, w których one same próbują poszukiwać nowego języka opowiadania o swoim doświadczeniu. I na przykład świetnym przykładem tego jest opowieść Anety, która mówi o sobie, że pracuje w biznesie,
Chyba albo nawet w biznesie, nie pamiętam jaka tam jest dokładnie pisownia, w jednej z relacji na pewno się pojawia określenie biznes, czyli przez y, takie zanglicyzowane, co dodaje jeszcze taki dodatkowy, dodatkowego sznytu tej, temu sformułowaniu. I myślę, że to pokazuje, że nawet jeżeli ta refleksja nie przebiega wzdłuż linii takich jak... wzdłuż których kształtował się dyskurs pracy seksualnej na Zachodzie, w Stanach Zjednoczonych, we Francji, to jakby to też widać jakiś proces autorefleksji nad własną tożsamością, nad próbą znalezienia nowego języka opowiadania o swoim doświadczeniu. I wydobywanie tych takich właśnie małych szczegółów i małych... I jakichś takich nowych rzeczy z tego języka jest dla mnie bardzo interesujące. Aneta, też mi się wydaje, to też może powiedzmy tym, które nie czytały, nie czytali, że ten biznes też ma taki kontekst w zasadzie już najbliższy współczesności, jeśli chodzi o PRL. To jest bohaterka otwierająca ostatni ten podokres czy dekadę. I wtedy zjawisko prostytucji miało już, to było bardzo związane z tymi takimi procesami społeczno-gospodarczymi lat 70., 80., prawda, które są inne wobec tego, co się działo wcześniej. No, mówię o tym, bo to fajnie mi wyszło też, bo chciałem cię to zapytać, bo o PRL, bo to, co się dzieje, moim zdaniem, też w twojej książce, to znaczy ty trochę jakby skanując historię po 45 roku, historię Polski, przez właśnie podglądanie, co się dzieje w związku z zjawiskiem prostytucji, z tymi różnymi elementami dyskursów, ty masz okazję przyjrzeć się trochę z innej perspektywy samej historii w ogóle, prawda? I też społeczeństwu. I wychodzi ci coś, co to chyba w latach 50. był taki moment największego przełomu, gdzie to też napisałaś mniej więcej coś takiego, że prostytucja wtedy przestała być zjawiskiem samym w sobie, natomiast przekształciła się w metaforę problemów społecznych, czy problemu społecznego, prawda? Możesz opowiedzieć, co miałaś na myśli? Tak, no to znaczy zachęcam do przeczytania książki. No tak, ale pokazuję to mały... też na no. przykładach, w jaki sposób ta metafora problemu społecznego funkcjonuje. A myślę, że to jest bardzo interesujące, bo wpisuje się też w ogóle w takie ostatnie badania nad odwilżą 56 roku w takim właśnie nurcie historii społecznej, które na przykład prowadzi profesor Jerzy Kochanowski. Bardzo polecam książkę Rewolucja międzypaździernikowa. Pokazanie, w jaki sposób ta odwilż polityczna 56 roku była napędzana bardzo silnie i też, ale też wywoływała, tak, jakby to był taki trochę cykl wzajemnie napędzających się zjawisk, dyskusję na temat wielu społecznych zjawisk postrzeganych jako takie właśnie problemy do rozwiązania. I takim jest właśnie problemem do rozwiązania w połowie lat 50. staje się prostytucja, staje się chuligaństwo, staje się alkoholizm. I wszystkie te problemy, oprócz tego, że oczywiście są jakimś tam odbiciem społecznej rzeczywistości i no i nie ma co zaprzeczać temu, że alkoholizm na przykład jest jakby... liczba osób mających problem ze spożywaniem nadmiernej ilości alkoholu wzrasta w okresie powojennym i jest to jakby związane z wieloma społecznymi z czynnikami. Natomiast to, co jest naprawdę interesujące, to jest to, w jaki sposób wszystkie te trzy problemy, taka patologiczna triada, jak ją określa Kochanowski, w jaki sposób one służą do opowiadania odwilży i służą do opowiadania tych błędów i wypaczeń okresu stalinowskiego.
I takie w momencie, w którym w okresie odwilży zaczyna być możliwe w ogóle krytykowanie systemu, tak? I otwarte powiedzenie, że coś nam się nie udało w tym budowaniu socjalizmu w Polsce, to właśnie te trzy problemy stają się takimi metaforami, tak? Przez które opowiada się o tym, że projekt komunistyczny się nie udał i że się, mimo że obiecywano pełne zatrudnienie kobiet, obiecywano dobrobyt dla wszystkich, no to kobiety dalej muszą pracować jako prostytutki. I to jest zarzut wobec państwa, któremu nie udało się zrealizować swoich obietnic, a ponieważ to się jeszcze dodatkowo usługi seksualne są bardzo widoczne w nowych osiedlach, takich jak Nowa Huta, to dodatkowo jest jeszcze połączone z tym, z tą komunistyczną wizją w ogóle przebudowy tkanki społecznej, tak? I przeniesienia ludzi w nowe, do nowych domów, do nowych osiedli, w nowe społeczności, w których nie ma tych tradycyjnych norm kontroli społecznej, takich jak kościół, rodzina patriarchalna, i w związku z tym przebudowanie całkowicie tej sceny, na której się rozgrywa życie społeczne, co samo w sobie nie jest złe, ale w okresie odwilży właśnie ta opowieść o takiej seksualnej rozwiązłości, bo to nie jest tylko opowieść o prostytucji samej w sobie, chociaż bardzo często się jakby miesza te dwa zjawiska, tak? I mówi o kobietach, które mają wielu partnerów seksualnych, od razu się mówi jako o prostytutkach, prawda? Mimo że po prostu mogą mieć wielu partnerów seksualnych, tak? Jakby to nie jest zakazane. I co zresztą świetnie, w ogóle to jest cytat niemalże z filmu Paragraf Zero z 57 roku, który właśnie jest takim opisem tej paniki moralnej, która towarzyszy odwilży i jakby wskazywaniu, że ten projekt przebudowy społecznej się nie udał, doprowadził do wielu problemów, doprowadził właśnie do tego, że nasze kobiety, tak, muszą sprzedawać swoje ciało, żeby się utrzymać, no i że w związku z tym potrzebny jest powrót do czegoś, co było wcześniej, tak, zmiana. I ta zmiana, to też bardzo w ciekawy sposób opisuje na przykład Małgorzata Fidelis, jest zmianą, jakby powrotem do bardzo patriarchalnego postrzegania ról płciowych i jakby powrotem do kobiet jakby do definiowania roli kobiety przede wszystkim przez pracę reprodukcyjną w domu, a nie pracę produkcyjną, jak to próbuje oczywiście niezbyt skutecznie przebudować polski stalinizm. Więc myślę, że to jest bardzo ciekawe, w jaki sposób dyskusja w połowie lat 50. wokół usług seksualnych pokazuje, że tak naprawdę to nie chodzi o to, czy ta skala prostytucji jest naprawdę taka wysoka, tylko że po prostu to jest ze względu na społeczny wymiar seksualności, tak jakby to tabu, które otacza seksualność, powiązanie tego z pozycją kobiety, z definiowaniem społecznej roli kobiet, sprawia, że staje to się wdzięczna metafora w ogóle do opowiadania o odejściu od stalinizmu i tworzeniu jakiegoś nowego porządku społecznego. Drogie drodzy, Anna Dobrowolska, Zawodowe dziewczyny, prostytucja i praca seksualna w PRL, tak się nazywa ta książka, a autorka była moją gościnią. Bardzo dziękuję. I mam nadzieję na ciąg dalszy i czekam na wyniki kolejnych twoich badań i na kolejną książkę. Ja wiem, że to już jest takie stresujące, bo to już... Ja też czekam. To nie... Ale po prostu bardzo, bardzo zachęcamy, bardzo ja zachęcam jako czytelnik też zainteresowany takim spojrzeniem na historię, innym spojrzeniem na historię do lektury tej książki. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Ja bardzo dziękuję za ciekawe pytania i zachęcam do lektury książki. Myślę, że wiele wątków, które tutaj tylko poruszyliśmy, jest bardziej rozwiniętych w książce i myślę, że też wiele wątków jeszcze jest do rozwinięcia i trochę liczę na to, że
że moja książka będzie takim początkiem bardziej mainstreamowej dyskusji na temat historii seksualności w PRL i takiego właśnie opartego na źródłach spojrzenia na tę rzeczywistość, na stan historiografii i wnioski jakieś, które można wyciągać z tych badań historycznych na ten temat. Dzięki wielkie. Dzięki.